Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na taki troszkę eksperymentalny film, bo będzie to coś na wzór reading vloga, ale książkę, o której chciałabym Wam opowiedzieć, już czytałam, więc to też nie do końca właśnie jest taki reading vlog, bardziej jest to może recenzja połączona z vlogiem. Nie wiem, jak to do końca wyjaśnić, mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Mam kilka takich przebitek z rzeczy, które się działy w ciągu ostatniego miesiąca, trochę takich jesiennych kadrów, trochę kadrów z różnych spotkań, czy to autorskich, czy z ludźmi z Instagrama, czy z YouTube'a. I po prostu bardzo chciałabym ten materiał gdzieś wykorzystać, gdzieś go umieścić, a jednocześnie jakoś tak nie mam na razie energii i motywacji do tego, ani też czasu tak naprawdę w ciągu tygodnia, żeby nagrywać właśnie takiego ciągłego reading vloga, więc gdzieś tam sobie zbierałam ten materiał na takie przebitki, ale żeby było też książkowo, to chciałabym również opowiedzieć o książce Columbine. Jest to książka, którą niedawno skończyłam czytać, jest to dość spora cegła, jak widzicie. Oczywiście jest to reportaż, który dotyczy wydarzeń w Columbine w 1999 roku. Jest to taka bardzo słynna strzelanina w Stanach Zjednoczonych, do której obecnie często, kiedy właśnie takie zdarzenie ma miejsce, często się po prostu ludzie odwołują, właśnie wspominając tę słynną strzelaninę z Columbine, która była jedną z takich pierwszych tak naprawdę na większą skalę. Dave Cullen tutaj właśnie podejmuje temat tej strzelaniny, tego co się wydarzyło, tego jak do niej doszło, jakie były motywy sprawców, ale też co się działo później z ich rodzinami, co się później działo z rodzinami ofiar, ale też z osobami, które uczestniczyły w tym bezpośrednio i którym udało się przeżyć. To jest taka książka, która bardzo przywodzi mi na myśl inną książkę z tej samej serii, czyli 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat, bo tutaj autor również bardzo mocno kładzie nacisk na życie osób, które doświadczyły tego bezpośrednio. I właśnie tak samo jak Mitchell Zakow w swojej książce, tutaj Dave Cullen również nadaje jakby twarz tym osobom. W sensie to nie są już dla nas jakieś tam bezimienne jednostki, tylko rzeczywiście już jesteśmy w stanie bardzo empatyzować z tymi ludźmi i bardzo mocno wczuć się w ich historię. Oczywiście jest to bardzo trudna historia z mnóstwem trigger warningów, także na pewno nie będzie to książka dla każdego i trzeba to wziąć pod uwagę, bo ona naprawdę jest bardzo, bardzo emocjonalna. I to, co w ogóle mnie uderza najbardziej w tego typu sytuacjach, w strzelaninach, o których gdzieś tam od czasu do czasu możemy usłyszeć w mediach, to jest to, że w ogóle idąc do szkoły w Stanach Zjednoczonych, i to też tutaj gdzieś na początku autor wspomina chyba we wstępie, idąc do szkoły w Stanach Zjednoczonych, trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy właśnie taki scenariusz, że coś takiego jak strzelanina może się wydarzyć, że pewnego dnia ktoś może wejść z bronią do szkoły i zacząć strzelać do przypadkowych ludzi. Oczywiście nie ma to na celu jakby zastraszania uczniów, bo to nie o to chodzi, natomiast rzeczywiście są jakieś takie, nie wiem czy są to lekcje, czy jak to dokładnie wygląda, natomiast rzeczywiście uczniowie są uczeni tego, w jakich miejscach ewentualnie w razie takiej sytuacji mogą się schować, gdzie mogą się ukryć, żeby po prostu uniknąć bycia postrzelonym. I to jest dla mnie przerażające naprawdę, że idąc do szkoły po to, żeby spotkać się z przyjaciółmi, żeby zdobyć jakąś wiedzę, trzeba mieć z tyłu głowy taką ewentualność. I chyba właśnie takie uświadomienie sobie tego było dla mnie w tym wszystkim najbardziej przerażające, ale też to, że tutaj też sprawcami było dwóch młodych chłopaków uczących się w tym liceum. To byli koledzy osób, do których później strzelali. Naprawdę jest to coś bardzo trudnego do takiego przyjęcia i uświadomienia sobie, że coś takiego mogło się faktycznie wydarzyć i coś takiego może się dziać tak naprawdę na co dzień. Bo chociaż faktycznie Columbine było jednym z pierwszych takich przypadków, to przecież nie ostatnim i wiemy, że takie rzeczy do tej pory co jakiś czas niestety się zdarzają. To by było na tyle w ramach takiego wstępu i takiego nakreślenia Wam, o czym w ogóle jest ta książka, natomiast o samych takich wrażeniach i powiedzmy sobie technikaliach opowiem Wam w kolejnym fragmencie, bo też nie chcę, żeby ten fragment był jakiś taki bardzo długi, więc teraz puszczę Wam jakieś przebitki, a za chwilkę wrócimy właśnie do tematu Columbine. Do Starbucksa na pumpkin spice latte. Będę je piła pierwszy raz w życiu, także zobaczymy. Thank you.
Cześć, witam ponownie w kolejnym fragmencie dotyczącym książki Columbine Dave'a Kalena. I ostatnio skończyłam na takim zarysowywaniu Wam tego, o czym ta książka jest. Chciałam powiedzieć zarysie fabuły, no ale nie jest to książka fabularyzowana, bo jest to jednak reportaż. No i tak jak wspomniałam w poprzednim klipie, jest to reportaż dotyczący jednej z pierwszych strzelanin w Stanach Zjednoczonych, która działa się w Columbine, w liceum Columbine w Colorado, gdzie sprawcami było dwóch młodych chłopaków, uczniów tego właśnie liceum. I to, czego się w ogóle dowiadujemy z tej książki, ale też nie tylko z tej książki, ale jeżeli śledziliście jakieś przekazy medialne w tamtym czasie, albo jeżeli w ogóle ta sprawa Wam jest znana, to na pewno wiecie, że strzelanina w Columbine początkowo miała w ogóle być zamachem bombowym. I tutaj Eric i Dylan, czyli dwójka chłopaków, którzy stoją za całym tym wydarzeniem, przez jakiś czas przygotowywała się właśnie do zamachu bombowego. Oni te bomby robili ręcznie. Na szczęście, szczęście w nieszczęściu, te bomby okazały się niewypałami, ponieważ gdyby wybuchły i gdyby wszystko poszło zgodnie z ich planem, no to zdecydowanie ta liczba ofiar byłaby większa. Natomiast tak skończyło się na 13 ofiarach, 12 uczniach plus 1 nauczycielu, no i oczywiście dwóch zamachowcach, którzy tuż po tych wydarzeniach popełnili samobójstwo. I tak jak wspomniałam poprzednio, jest to taka bardzo ciężka tematycznie i bardzo poruszająca książka, która ma mnóstwo trigger warningów, zresztą już o wielu z nich właśnie powiedziałam, także sami musicie zdecydować, czy jesteście na tą książkę gotowi. Nie jest to też krótka książka, jest to naprawdę cegła i według mnie z takich minusów jest ona troszkę za długa. To znaczy mogłam spokojnie być o te 100-150 stron krótsza, nie dlatego, że to, co opisuje autor, jest może nieważne albo nieciekawe, natomiast momentami mam wrażenie, że trochę powtarza pewne informacje, trochę gdzieś tam się zapętla i nie do końca wszystko to, co mówi, jest jasne. I to, czego mi też zabrakło tutaj, to taki brak chronologii, bo przez to właśnie bardzo łatwo można się pogubić w tych wydarzeniach. Na końcu na szczęście jest takie kalendarium, taka oś czasu, krok po kroku, co się wydarzyło, tak naprawdę właściwie minuta po minucie, no bo jednak ta strzelanina wcale nie trwała tak długo, bo to była dosłownie chyba kwestia godziny. Natomiast rzeczywiście wkrada się tutaj trochę chaosu według mnie, bo o ile zaczynamy tak no, chronologicznie właśnie od tego, co wydarzyło się w Columbine, to później trochę skaczemy gdzieś tam w czasie, bo wracamy do przeszłości Dylana i Erika. Dowiadujemy się tego, jak wyglądała właśnie ich przeszłość, co się wcześniej wydarzyło w ich życiu, jak wyglądało ich dzieciństwo, jak wyglądały ich relacje z rówieśnikami, ale też skaczemy na przykład do przyszłości i dowiadujemy się, co działo się z rodzinami ofiar i też skaczemy po nazwiskach, to znaczy najpierw jesteśmy w rodzinie jednej z ofiar, później w rodzinie z drugiej ofiar. To jest jakieś takie bardzo, mam wrażenie, nieuporządkowane. To znaczy myślę, że można to było zrobić troszkę lepiej pod kątem właśnie takiego usystematyzowania tego wszystkiego, żeby to się aż tak po prostu nie mieszało, bo trochę przyznam, że miałam z tym problem i momentami musiałam się naprawdę skupiać, żeby wiedzieć, w jakim momencie w czasie i przy jakim wydarzeniu, czy też przy jakiej rodzinie w tym momencie jesteśmy. Natomiast to, co na plus, to na pewno jest to, że autor porusza tutaj szereg najróżniejszych wątków, to znaczy to nie jest tylko opis samej strzelaniny i tego, co się wtedy wydarzyło, ale też właśnie sytuacja, znowu, to, co przed chwilką było minusem, teraz jest plusem, to znaczy to, co wydarzyło się później z rodzinami ofiar, to, co wydarzyło się później z osobami, które przetrwały strzelaninę, to, co dzieje się później z osobami, które zostały na przykład postrzelone, ale udało im się przeżyć, jak ta trauma wpłynęła na ich późniejsze życie. Ale też mamy tutaj na przykład takie zapiski jednego ze śledczych, którzy pracowali przy tej sprawie, jego takie analizy tego, co działo się w głowie Dylana i Erika. To były takie trochę psychoanalizy. Nie wiem, czy on ma podstawy, żeby coś takiego w ogóle robić, natomiast rzeczywiście są tutaj takie fragmenty. To jest w ogóle były agent FBI, który pracował nad tą sprawą. Właśnie też jest taka analiza pod kątem tego, czym charakteryzuje się psychopata. Co prawdopodobnie działo się w głowie Dylana i Erika na dużo przed tymi wydarzeniami. To było też dla mnie bardzo ciekawe, bo to, co tutaj autor podkreśla, to, że takie sytuacje nigdy nie biorą się znikąd, one nigdy nie są spontaniczne i zawsze, a przynajmniej w większości przypadków, zamachowcy dają bardzo, bardzo dużo znaków i bardzo często mówią komuś o tych planach, bardzo często wtajemniczają kogoś w te plany. Także naprawdę było tutaj wiele takich znaków, gdyby tylko ich wysłuchać i gdyby tylko chcieć je dostrzec, to wielu takich sytuacji można by było uniknąć. No i to też jest, myślę, taki ważny wniosek płynący z tej książki, żeby słuchać i żeby nigdy nie ignorować takich sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że ktoś właśnie coś takiego może planować, bo tak jak jest tutaj wspomniane, sprawca najczęściej wspomina o tym, co planuje swoim rówieśnikom, najczęściej chce się komuś czy to pochwalić, czy też wybadać może grunt, czy na przykład ma w tej osobie sojusznika. Często być może obróci to w żart, jeżeli zobaczy, że ta osoba nie jest chętna do współudziału w takiej zbrodni. Natomiast rzeczywiście te sygnały są, także bardzo ważne jest to, żeby ich słuchać i mieć oczy szeroko otwarte i nigdy takich sygnałów nie ignorować. Także to wydaje mi się, że jest taka najważniejsza puenta płynąca z tej książki. To, czym jestem trochę zawiedziona i czego gdzieś tam oczekiwałam, bo wydaje mi się, że gdzieś w jakiejś recenzji to słyszałam, być może, nie wiem, być może sobie to wymyśliłam, ale wydaje mi się, że gdzieś słyszałam, że Columbine również porusza temat dostępu
dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych i też rozwija ten temat. Natomiast no, tego tutaj niestety za bardzo nie ma. Gdzieś tam może w posłowiu pojawia się jakieś wspomnienie właśnie tego tematu, ale nie jest to wątek, który w jakikolwiek sposób zostaje tutaj rozwinięty, a szkoda, bo samo to, jak właśnie Eric i Dylan zdobyli broń, świadczy o problemie, którego Stany Zjednoczone doświadczają właśnie z tak powszechnym dostępem do broni, bo naprawdę jak na dwójkę nastolatków, jeszcze wtedy niepełnoletnich, bo tę broń w ogóle załatwiali im rówieśnicy ze względu na to, że po prostu chłopaki nie mieli jeszcze ukończonych 18 lat, to biorąc pod uwagę właśnie to, jak młodzi byli, to zaskakująco szybko i łatwo udało im się zgromadzić naprawdę spory arsenał broni, nie tylko pistoletów, ale też właśnie bomb, które gdzieś tam sami robili. Ale te wszystkie materiały do tego potrzebne były naprawdę zaskakująco łatwo dostępne i myślę, że to jest temat, który warto poruszyć. Zresztą on jest poruszany regularnie, wydaje mi się, właśnie a propos Stanów Zjednoczonych i myślę, że są też książki, które być może ten wątek rozwijają, więc nie jest to jakaś wielka wada, natomiast rzeczywiście oczekiwałam, że coś takiego się tutaj pojawi i wydaje mi się, że po prostu gdzieś taką informację dostałam, być może mylną i też stąd to moje rozczarowanie. Ale koniec końców to jest naprawdę bardzo dobry reportaż, bardzo taki wydaje mi się rzetelny, skrupulatny. Autor dociera do wielu źródeł, rozmawia z wieloma osobami zaangażowanymi w te wydarzenia. Mówi też, co się wydarzyło na przykład, co było dla mnie bardzo ciekawe, z rodzicami Erika i Dylana, bo wiadomo, nie dość, że oni przeżywali swoją własną żałobę po utracie dzieci, które popełniły samobójstwo, to jeszcze musieli się mierzyć z tym, kim ich dzieci się stały i też na pewno no, mieli mnóstwo wątpliwości i mnóstwo takich sprzecznych myśli w głowie, jak to się wydarzyło, co do tego doprowadziło, jak oni mogli czegoś takiego nie zauważyć. Chcąc, nie chcąc, nie mogę uniknąć porównań do 11 września, ponieważ to są książki, które wyszły w tej samej serii i wydaje mi się, że miały one podobny zamiar właśnie skupienia się na ofiarach. Natomiast 11 września według mnie był lepszą książką, trochę bardziej usystematyzowaną, bardziej taką klarowną, przejrzystą, gdzieś tam łatwiejszą w odbiorze. Natomiast Columbine jest trochę bardziej chaotyczne, ale wciąż jest to bardzo, bardzo dobry reportaż. Zdecydowanie polecam, jeżeli jesteście gotowi na ten temat, bo na pewno nie jest to książka, którą czyta się lekko. Bardzo emocjonująca lektura, ale też myślę, że ważna i ma też kilka takich wniosków, które można wyciągnąć po lekturze. Także według mnie naprawdę warto się z tą książką zapoznać. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście już Columbine, albo czy macie w planach. Ode mnie na temat tej książki to by było na tyle. Także na ten moment dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do dalszej części vloga. I mamy pierwszego prawdziweczka. Tu siedzi taki schowany i myśli, że go nie widać. Ale my sobie go zaraz ładnie wyciągniemy. Ludzi denerwować. Zadowolona z siebie? Na koniec? Tutaj mam kolejne dwa pudła książek, które przywiozłam ostatnio z Kielc, więc za chwilkę trzeba będzie jakoś pomyśleć, jakby je tam zmieścić. Tam jest jeszcze na górze wolna półka, ale te półki też są bardzo głębokie, więc po prostu ustawię je chyba na dwa rzędy. No i trzeba to będzie jakoś po prostu przeorganizować za chwilę. Cześć, to już prawdopodobnie ostatni update do tego vloga. Tak jak mogliście już widzieć na przebitkach, albo być może dopiero jeszcze zobaczycie, sporo się w tym czasie działo, ponieważ byłam na spotkaniu autorskim z Rafałem Hetmanem a propos jego najnowszej książki Las zbliża się powoli. To było jedno z takich wydarzeń. Drugie wydarzenie to, chyba akurat z tego nie ma przebitek, bo wydaje mi się, że wtedy nie nagrywałam, ale chciałabym Wam pokazać Book Haul. To była noc księgarni, w związku z którą na Ursynowie w Warszawie biblioteki miały takie kiermasze książkowe i udało mi się tam kupić dwie książki, które za chwilkę Wam pokażę po naprawdę rewelacyjnych cenach, ale o tym zaraz. Byłam też w międzyczasie na jesiennych targach książki, chyba tak to się nazywało, w Warszawie w Zamku Królewskim. Niestety nie były to jakieś bardzo udane targi, nie było tam wielu wystawców, nie było tam zbyt wielu ciekawych wydawnictw. Tak naprawdę z tych, które mnie interesowały, to było tylko WAB, Agora i Świat Książki chyba. No ale jak to na targach zazwyczaj bywa, promocji za bardzo też nie było, więc nic tam nawet nie kupiłam. Wydaje mi się, że one były tak trochę w kontrze do krakowskich targów książki, które będą już za parę dni. Natomiast niestety nie było to jakieś bardzo ciekawe wydarzenie, również pod kątem właśnie nie tylko wystawców, ale też jakichś spotkań autorskich. No ale byłam, zobaczyłam
zobaczyłam, także cieszę się, że miałam okazję, cieszę się, że mieszkam w Warszawie i po prostu mam takie rzeczy pod ręką i kiedy mam ochotę, to mogę się wybrać i zobaczyć, co tam się dzieje. Udało mi się ponownie spotkać z Gabi z kanału Oribani Books, także myślę, że też gdzieś się tutaj na tych przebitkach mogliście zobaczyć. Tak jak poprzednim razem, było to naprawdę bardzo udane spotkanie, porozmawiałyśmy dużo o książkach, rozmawiałyśmy dużo o Wronach, bo Gabi akurat wtedy czytała Wrony i chyba na jej kanale już jest osobna recenzja, także bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać taki maleńki book haul właśnie z tego kiermaszu książkowego, ale też byłam w międzyczasie w Dedalusie na Nowym Świecie i tam też kupiłam jedną książkę. Jeżeli chodzi o ten kiermasz książki, to naprawdę tam książki były w fantastycznych cenach, ponieważ były po złotówkę, 2 złote i 3 złote. Nie kupiłam książki, która kosztowała więcej niż 3 złote. I to nie było tak, że były tam tylko jakieś takie, wiecie, stare książki, których nikt już nie chce wypożyczać, bo były też może nie tyle nowości, co po prostu książki dosyć popularne. I na przykład była, z tego co pamiętam, Bridget Jones, ale ta nowa wersja okładkowa i ta ostatnia część, Szalejąc za facetem chyba, więc to nie jest taka znowu bardzo stara książka. Miałam ochotę kupić ich więcej, natomiast no ja już trochę wyzbyłam się takiego impulsywnego kupowania, bo po prostu nie mam na te książki miejsca, więc kupiłam tylko 2. Pierwsza z nich to książka, która była jedną z moich absolutnie ulubionych książek, jak byłam nastolatką, tak przełom gimnazjum i liceum, a jest to Samotność w sieci Janusza Leona Wiśniewskiego. To były czasy, kiedy ja książki wypożyczałam z biblioteki, więc nigdy nie miałam swojego egzemplarza. Ja wiem, że ta książka prawdopodobnie zestarzała się w okropny sposób, natomiast mam do niej wielki sentyment i po prostu bardzo chciałam ją mieć na swojej półce. A druga książka, którą kupiłam za całe 2 złote, to coś, co bardzo mnie ucieszyło, kiedy to zobaczyłam, bo myślę, że zawsze warto książki tego wydawnictwa mieć na półce. A jest to Nocny prom do Tangeru, wydawnictwa Pauza. Nie miałam w planach czytania tej książki, przynajmniej w najbliższym czasie, natomiast pewnie jak nie jesteście tutaj nowi, to wiecie, że Pauza jest jednym z moich ulubionych wydawnictw, więc kiedy zobaczyłam książkę właśnie Pauzy za 2 złote, no nie mogłam się po prostu oprzeć. To była taka okazja, że musiałam ją wziąć. Jeszcze nie czytałam, nie wiem kiedy będę czytać, ale po prostu nie mogłam obok tego przejść obojętnie. I ostatnia książka w tym mini book haulu to książka, którą kupiłam w Dedalusie za całe 16 zł, więc też naprawdę bardzo dobra cena. A jest to książka Wegetarianka, książka, która zdobyła nagrodę Bookera i która była u nas już wydana kiedyś przez wydawnictwo Kwiaty Orientu, zdaje się. Natomiast ostatnio, nie wiem, 2 lata temu czy jakoś tak, została wznowiona nakładem wydawnictwa WAB w takiej przepięknej oprawie. Naprawdę ta okładka jest przecudowna, ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, gdzieś tam widzącym w internecie, że jest aż tak piękna, bo no nie dość, że jest w ogóle graficznie piękna, to jeszcze jest taka wytłaczana tutaj. Te litery są tłoczone, tutaj wszystko się tak pięknie mieni. Także też jak zobaczyłam, że jest dostępna właśnie za 16 zł, to postanowiłam ją kupić. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten malutki book haul. Ja ostatnio w ogóle nie kupuję za dużo książek, no bo tak jak wspomniałam, nie mam po prostu na to miejsca, a też ostatnia przeprowadzka mnie dobiła, jeżeli chodzi o książki, więc staram się bardzo mocno to ograniczać, jednak większość czytać w postaci e-booków, no ale tym 3 książkom nie potrafiłam się oprzeć, także wylądowały na mojej półce. I w zasadzie to wszystko, o czym chciałabym powiedzieć w tym vlogu czy też recenzji, nawet nie wiem jak ten film do końca nazwać. Mam nadzieję, że taka troszkę eksperymentalna wersja przypadła Wam do gustu. Koniecznie dajcie mi znać, czy czytaliście Columbine albo czy macie w planach. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!